Rozmawiałem ze znajomymi, którzy do mnie dzwonili, co ja na to. Pomilczmy, myślę, i to będzie najlepsze rozwiązanie. Przemyślmy te dobre momenty z tymi osobami, z którymi się znaliśmy, stykaliśmy się, współpracowaliśmy. Bo myślę, że to i pomódlmy się za nim, bo to im na pewno będzie potrzebne. Były kluczowe osoby w polskim państwie. Tak, to prawda. Pan prezydent, ministrowie, czołowi parlamentarzyści, nie tylko z mojego klubu. Cóż, brak słów. Wyobrażalna tragedia. Trudno ją ogarnąć myślami. Łączymy się w bólu z rodzinami tych, którzy zginęli. Pozostaje modlitwa i żal chwili ciszy. Pomodlimy się za tych wszystkich, którzy zginęli, za ich rodziny. Na tamtej ciężkiej wieży. To jest, nie da się tego opisać słowami. Ta symbolika miejsca, też skala katastrofy każe na nowo przemyśleć i swoje życie prywatne, i też zachowania te codzienne w życiu naszym, co zbuduje innych. W tej katastrofie zginęli nie tylko przywódcy mojego państwa, w tej katastrofie zginęli moi znajomi, moi przyjaciele, właśnie pani poseł Natalii Świat, Władek Stasiak i wielu innych. Ja ich znałem i dla mnie to jest tragedia nie tylko narodowa, ale to jest tragedia osobista. Jerzy Majdziński, którego wiele lat ja osobiście również znałem, wielu moich przyjaciół z Lewicy również, niestety nie żyje. Przyszedłem tutaj symbolicznie uczcić jego pamięć, ale myślę, że zostanie on w pamięci i Polaków, i Dolnoślązaków za to, co zrobił. W tych chwilach dość trudno się o tym mówi, ale myślę, że we właściwy sposób powinniśmy to uczcić. Jaki to był człowiek? Wszyscy go znają. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale to był człowiek szalenie ciepły, mądry. To był człowiek, który raczej gasił zapędy waśnie, niż się podkręcał. To był człowiek, który dał się poznać jako osoba bardzo wartościowa i który zrobił wiele dla regionu. Pomimo wszystkich podziałów, pomimo tego, że mieliśmy różne pojęcie na temat rzeczywistości, porządku tych spraw, jednak potrafił ponad podziałami wielokrotnie działać. Myślę, że potwierdzą to również jego oponenci polityczni. I w Dolnego Śląska działał zawsze myślał o Dolnym Śląsku? Zawsze myślał o Dolnym Śląsku. A tak jak mówię, sprawy dotyczące i Wrocławia, i regionu były mu szczególnie bliskie. I wielokrotnie wraz z prezydentem Dutkiewiczem również, z władzami lokalnymi, którzy przecież często były po innej stronie barykady, potrafił jednak budować. Wydarzyła się wielka tragedia. Zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego żona Maria i towarzyszące im osoby. I że należy się pomodlić w takiej sytuacji. Czyli idziecie Państwo na mszę świętą teraz? O godzinie 18 w kościele garnizonowym jest msza. Koncelebrze, jak Państwo wiedzą, przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup. Kazanie wygłosi ksiądz prymas Muszyński. O 18 się dzwony rozdzwonią. Dla mnie to są bardzo trudne chwile. Po prostu nie mogę to uwierzyć i tak jak inni przeżywam to bardzo głęboko. Zginęły wielkie osoby. W takim szczególnym miejscu, bardzo dużo emocji i mam nadzieję, że jakby to wszystko, co się zdarzyło, też będzie pewną refleksją dla nas w zakresie może jakichś organizacyjnych, ale też i zdajemy sobie sprawę, że przed nami też jeszcze jest praca parlamentarna i wymaga od rządu też wiele zaangażowania, aby uporządkować wszystkie sprawy, które w tej chwili są trudne. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo ciężkie, bardzo przeżyłam. Wielokrotnie latamy samolotami. Nigdy nie myślimy o tym, że może coś się zdarzyć, ale w takim miejscu tacy ważni ludzie, tak oddani Polsce,
nasza koleżanka z Dolnego Śląska. Nie, trudno mi mówić o tym. To niemożliwe, że w jednym momencie tyle znanych osób ze sceny, z życia publicznego, sceny politycznej mogło zniknąć, zostawić pustkę po sobie. No więc jakaś chwila refleksji, sprawdzanie jeszcze na kilka telefonów, czy to możliwe. Okazuje się, że w tym życiu są możliwe takie chwile, mimo XXI wieku, mimo zaawansowanych technologii, mimo wielu głębokich refleksji. Ważne jest to w każdym człowieku, żeby wiedział, że z ludźmi, z którymi się spotyka, może być to już ostatnia chwila w jego życiu rodzinnym i warto czasami być ponad podziałami. To niezwykle wielkie osobistości, charyzmatyczne. Będzie trudno je zastąpić, nie tylko na scenie politycznej, nie tylko w życiu publicznym, ale przede wszystkim w życiu rodzin najbliższych. Myślę, że będąc w tej chwili też członkiem rządu, dobiega mnie taka refleksja, że wszyscy jesteśmy jakimś małym elektronem w tym wszystkim i warto więcej mieć na uwadze to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli. Myślę, że podwójny wymiar dzisiejszego dnia Katynia pokazuje, że bądźmy razem wszyscy w trudnych chwilach, ale wtedy, kiedy jest trochę lepiej, też starajmy się więcej tworzyć wspólnie, bo nie wiadomo kiedy może zabraknąć mnie, pana, nas wszystkich. To głęboki dzień do refleksji. Jedna podstawowa rzecz, każdy z nas oprócz tego stracił kogoś bliskiego, kogoś znajomego. Natomiast wydaje mi się, że nasze państwo jest na tyle dojrzałe i nasze procedury administracyjne, konstytucja są na tyle dojrzałe, że będziemy w stanie przejść przez ten trudny, niewątpliwie okres. No ale to wszystko pokaże najbliższa przyszłość. Na pewno nie będzie łatwo.